Kiedy się o tym dowiedziałam, zaczęłam dużo oszczędzać na sprzątaniu domu. Wiele produktów czyszczących zawiera agresywne chemikalia, jednak opłacalna i ekologiczna alternatywa tkwi w zwykłych artykułach gospodarstwa domowego. Jedną z takich metod jest użycie prostej mieszanki do dezynfekcji toalety. Na początek przygotuj dużą miskę. Wsyp trzy łyżki soli do miski. Sól jest szczególnie skuteczna w usuwaniu kamienia, który jest powszechnym problemem w toaletach. Następnie dodaj szklankę octu do soli. Ocet jest dobrze znany ze swoich właściwości dezynfekujących. Wymieszaj sól i ocet. Po uzyskaniu jednolitej mieszaniny, dodaj 500 ml wody. Mieszaj, aż sól całkowicie się rozpuści. Gdy roztwór jest gotowy, przelej go do butelki ze spryskiwaczem, aby łatwiej go aplikować. Użyj tego domowego produktu w taki sam sposób, jak używasz każdego komercyjnego środka czyszczącego. Spryskaj powierzchnię toalety, szoruj jak zwykle i obserwuj, jak skutecznie czyści i dezynfekuje. Korzystając z tego naturalnego środka czyszczącego, nie tylko oszczędzasz pieniądze, ale także przyczyniasz się do zdrowszego środowiska. Proszek do prania w toalecie to jest prawdziwy hit. Zaprosiłeś do domu gości i podczas sprzątania okazuje się, że nie masz detergentu do toalety. Wszystkie sklepy są zamknięte, a twój płyn się skończył? Nie zamartwiaj się, mamy na to genialny trik. Sama nie myślałam nigdy o takim zastosowaniu proszku do prania. Wiele razy uporczywie męczyłam się przy sprzątaniu, nie wiedząc o tym triku. To wszystko dzięki zawartym w proszku środkom powierzchniowo czynnym, które usuwają brud i osady. Dodatkowo zmiękczacz wody zawarty w detergencie usuwa kamień. Jedyne, co musisz zrobić, to wsypać proszek do prania na ścianki toalety. Odczekaj około 15 minut, aby detergent mógł zacząć działać. Po tym czasie zabierz szczotkę do toalety i dokładnie wyczyść nią muszlę. W ten sposób dokładnie oczyścimy toaletę z całych zabrudzeń. Na sam koniec spłucz toaletę. Dzięki temu toaleta będzie lśnić. Ja już nie korzystam ze specjalnych detergentów. Jestem pewna, że po spróbowaniu tego triku również przestaniesz. Deska sedesowa ma ukryte przyciski. Dzięki nim pozbędziesz się zanieczyszczeń i tych żółtych plam po moczu. Kiedy zabierasz się za porządki w łazience, wyczyszczenie deski sedesowej jest zawsze problematyczne. Brud gromadzi się nie tylko na samej desce, ale i pod nią. W miejscu mocowania deski do toalety. Tutaj też widać żółte plamy. A jest to miejsce trudno dostępne zaraz dowiesz się, jak wyczyścić taką deskę. Plamy znikną, wszystko będzie czyste i zdezynfekowane. Czyszczenie deski co jakiś czas łatwiej wykonać pod prysznicem lub w wannie. Wtedy można ją bez problemu wyczyścić, można wyszorować nawet zakamarki od dołu deski. Jeśli zdejmiemy deskę, możemy też wyczyścić miejsce jej mocowania do toalety. Na co dzień jest to niemożliwe. Dopiero po zdemontowaniu deski zauważysz, ile tu brudu. A jak jeszcze zdejmiesz te metalowe osłonki, to w ogóle będziesz przerażony. Ale jak zdjąć deskę sedesową? Okazuje się, że każda deska ma przyciski, które to umożliwiają. W zależności od typu toalety mogą to być dwa osobne przyciski, jak tutaj, każdy przy jednym mocowaniu. Może to być czasami jeden przycisk na środku. Zobacz, jak łatwo zdejmuje się deskę, kiedy je wciśniesz. Teraz wystarczy ją wziąć pod prysznic lub do wanny, rozpuść w butelce z wodą kapsułkę Korega Taps. To najlepszy produkt do czyszczenia żółtych plam na desce sedesowej. Korega Taps niszczy bakterie, wybiela, usuwa przebarwienia. To wszystko, czego potrzebuje właśnie twoja deska sedesowa. Takim sprayem wyczyścisz też miejsce mocowania deski do toalety. Wystarczy spryskać i wszystko schodzi. Toaleta będzie lśnić. Żółte plamy i brud znikną w kilka minut. A ty będziesz się cieszyć czystą toaletą. Zawartość tej butelki wlej do toalety, będzie czysta i lśniąca jak nowa. Brud zniknie. Jeśli też lubisz czystość, wszystko odpowiednio zdezynfekowane oraz spachnące, to ten sposób jest dla ciebie. Podam ci bardzo prosty, ale skuteczny przepis na mieszankę, którą wyczyścisz toaletę, umywalkę i płytki. Pozbędziesz się też brzydkiego zapachu z toalety. W łazience wszystko będzie lśnić i przyjemnie pachnieć. Do miski wlej 1 litr wody. Woda powinna być o temperaturze pokojowej. Wlej do niej 150 ml dowolnego płynu do mycia naczyń. Wsyp jedną łyżkę sody. Soda pochłania brzydkie zapachy, zmiękcza wodę. Jest lekko żrąca. Usuwa więc skutecznie plamy i brud. Wykazuje też właściwości bakteriobójcze. Dodaj też trzy łyżeczki rozjaśniacza fryzjerskiego. To utleniacz, ale silniejszy niż 3% woda utleniona. Skutecznie wybiela i usuwa plamy. Doskonale sprawdzi się do czyszczenia toalety i umywalki ceramicznej. Dodaj pół nakrętki płynu do płukania tkanin. To sprawi, że łazienka będzie przyjemnie pachnieć. Przelej wszystko do dowolnej butelki. Wykorzystam butelkę po napoju i zrobię dziurkę w zakrętce. Ale możesz użyć butelki ze sprejem. Spryskaj wnętrze toalety i wyszoruj. Nie musisz używać kupnych produktów. Ta mieszanka starczy ci na długo. Umyj też umywalkę, używaj rękawiczek ze względu na użyty rozjaśniacz. Możesz też umyć tym płynem płytki na podłodze i ścianie. Wszystko będzie czyste i lśniące. Poznaj sekrety szczotki do toalety, o którym na pewno nie wiedziałeś odkręć szczotkę i wlej do niej płyn. Myjąc toaletę, od razu będziesz mieć szczotkę z płynem, który wyczyści wnętrze sedesu. Ale to nie jedyna ukryta funkcja takiej szczotki. Jest też genialny powód, dla którego warto taką szczotką przecierać podłogi w łazience. Taka szczotka jest do tego idealna. Nie mówimy tutaj o szczotce do toalety, którą na co dzień używasz. Taką szczotką myjemy tylko toaletę. Ale jest powód, dla którego warto mieć drugą szczotkę, nową. Taka szczotka z twardego włosia ma jeszcze jedno dobre zastosowanie. Uszykuj naczynie i wsyp do niego sodę oczyszczoną. Dolej niewielką ilość wody. Wymieszaj sodę z wodą, aby powstała papka. Soda oczyszczona jest substancją lekkożrącą. Czyści plamy, delikatnie wybiela, zabija pleśń i pochłania wilgoć. Zanurz w roztworze sody z wodą czystą nową szczotkę do WC nanieś się na płytki, a dokładniej na fugi. Zacznij delikatnie je szorować. Soda powoli zacznie działać. Będzie rozpuszczać brud, plamy i zabijać pleśń, jeśli była na fugach. Szczotka z takim twardym włosiem doskonale cały ten brud usunie. Pozostaw na jakiś czas sodę na fugach i potem przetrzyj płytki ściereczką. Po wyschnięciu zauważysz różnicę między fugami, które czyściłeś sodą, a pozostałymi. Możesz porównać efekt sam na własne oczy. Widać, jakie fugi były brudne przed czyszczeniem, a jakie są teraz. I to dzięki sodzie i szczotce do toalety. Hydraulicy o tym nie mówią. Wystarczą dwa składniki, żeby pozbyć się irytującego problemu. Weź kostkę zwykłego mydła powinna mieć około 150 gram. Dobrze, żeby miało przyjemny zapach. Zetrzyj ją na tarce o grubych oczkach. Mydło ma wiele właściwości, ale jestem pewna, że o tej jeszcze nie wiesz. Ten przepis to jego sekretna funkcja. Po starciu powstaną mydlane wiórki. Mają one mocne działanie oczyszczające i bakteriobójcze. Starte mydło, przełóż do garnka, odmierz 150 ml płynu do mycia podłóg, wlej go do garnka i całość wymieszaj. Włącz grzanie i cały czas mieszając roztop mydło. Pilnuj, aby nie powstawały grudki. Gdy powstanie jednolita masa, zdejmij garnek z kuchenki, przygotuj prostokątny pojemnik. Jego dno wyłóż folią spożywczą. Folią pokryj również ścianki naczynia. Gdy mikstura lekko ostygnie, wylej ją do naczynia. Zostaw na całą noc. W tym czasie stęgnie i nabierze niezwykłych właściwości. Wyjmij kostkę z pudełka pociągając za folię. Następnie za pomocą noża potnij ją na centymetrowe paski. Przełóż je do plastikowego pudełka i zanieś do łazienki. Te dwa składniki połączone ze sobą mają właściwości dezynfekujące, myjące i klejące. Dzięki temu powstają z nich samoprzylepne kostki, które myją toaletę. Wystarczy przyłożyć je do dna muszli klozetowej nie odklejają się podczas spuszczania wody. Woda powoduje, że wypuszczają aktywną pianę, która myje toaletę przy każdym spłukiwaniu. Nie tylko pięknie pachną, ale też dezynfekują toaletę. Dzięki nim toaleta lśni czystością przez cały czas, nie tylko w dniu sprzątania.